Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem właśnie w galerii i chciałem wam powiedzieć, że zbliża się grudzień. Tak naprawdę to już mamy grudzień i co jest w grudniu? Kalendarze adwentowe. Ja jestem z tych osób, które oczywiście mówiłem sobie od 2 miesięcy, że kupię kalendarz adwentowy, no ale oczywiście go nie kupiłem. Nie kupiłem ani jednego kalendarza. Znam różne ciekawe kalendarze, ale nie kupiłem nic. Więc chcę wam pomóc, bo uznałem, że przejdę się po sklepach, czyli po różnych miejscach, tutaj we Wrocławiu głównie, ale większość z tych sklepów to są sieciówki, które na pewno znajdziecie też w swoich miejscach zamieszkania i pokażę wam, jakie kalendarze możecie dostać na ostatnią chwilę, no bo jestem przekonany, że i 1 i 2 grudnia na pewno ktoś z was nadal nie będzie miał kalendarza i będzie go szukał, żeby później otwierać go na bieżąco. Więc zapraszam was ze sobą i chodźcie, pokażę wam, jakie są ciekawe kalendarze. Słuchajcie, jak właśnie widzicie, jestem w Douglasie i tutaj jest bardzo fajna opcja, bo te kalendarze, znaczy fajna, nie fajna, zależy kto jak o tym myśli, ale kalendarze są otwarte, więc możecie przy okazji zobaczyć, co jest w środku, żeby nie kupić jakiejś bubli, bo wiem, że niektórzy lubią, dla niektórych kalendarz adwentowy to powinna być niespodzianka, a niektórzy jednak wolą mniej więcej wiedzieć, co tam będzie, więc już wam pokazuję, co tutaj jest. Te 2 kalendarze. I tutaj są kalendarze z kosmetykami, tutaj też są kalendarze z kosmetykami, czyli one są 2. Ten kalendarz jest podobno bardzo polecany w internecie i wszędzie. Wszędzie bardzo ten polecają. I on wygląda tutaj, on jest taki dosyć spory, mogę wam pokazać. Jest taki dwuczęściowy, bo on się otwiera jak taka księga. I tutaj możecie zobaczyć, jakie są marki Ariana Grande. Jest coś od Ariana Grande tutaj. Więc no, takie są marki i on jest naprawdę spory. Oprócz tego, a nie, bo to wciąż jest chyba ten kalendarz. Tutaj jest coś z Yankee Candle, ale tutaj jest chyba tylko niestety 9 tych świeczek, więc to nie do końca jest kalendarz adwentowy, bo nawet nie jest 12. Z tego co ja wiem, no to kalendarze adwentowe są albo 12-dniowe, albo 24-dniowe. No tutaj akurat było 9, więc ani nie było to 12, ani to było 9. Nie nagrywam spokojnie, ukrywam tak, żeby nie było widać. No, ale jeszcze tak, jeszcze znalazłem jeden i ten widziałem już w internecie wcześniej i to jest kalendarz adwentowy z Rituals. On wygląda tak, jest niebieski, ale ten kalendarz jest akurat hitem, patrzcie na to. On jest w kształcie choinki, bo on ma do siebie tutaj takie skrzydełka takie dwa skrzydełka i takie na górze, więc możecie go złożyć, on wygląda jak taka choinka i tutaj też jest otwarty. No i Rituals to już jest chyba bardziej pielęgnacja z tego, co kojarzę i on jest chyba w cenie, a nie chyba, tylko na pewno w cenie 315 zł. Tutaj też są 24 okienka, więc na pewno bardzo fajnie. A jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, że no te kalendarze nie są zbyt tanie, więc jeżeli chcecie wydać jakieś większe pieniądze, no to tak, ale jeżeli chcecie coś tańszego, no to na pewno jakieś inne sklepy. Chociaż no one są droższe, ale te produkty są bardzo dobre, więc to już zależy, jak dużo pieniędzy możecie wydać. Wyszedłem z Douglasa, idziemy do następnego sklepu, a następnym sklepem je też się zobaczyć. Może pan sobie. Słuchajcie, przyszedłem na chwilę przerwy, bo tak się zmęczyłem w szukaniu tych kalendarzy. Nie, po prostu przeszliśmy tutaj obok i taki piękny sklep tutaj jest był. Taki piękny sklep jest tutaj był. Jest tutaj taki piękny sklep z takimi pięknymi dekoracjami, że uznaliśmy, że wyjdziemy. Ale patrzcie tutaj, patrzcie, jak to wygląda. No ja po prostu, bo muszę wyjść tak, żeby nic nie zniszczyć. Ale patrzcie, jak się zakochałem, wszystkim. To jest taki klimat już zimowy, że patrzcie, to jest podobisko, na którym się ludzie jeżdżą. Ale czad. Nie, no tutaj to jest bardzo ładnie. A tam jest szyba, w której można się przejrzeć. Idziemy teraz do Rituals, bo znalazłem taki sklep. Roxana idzie za mną i mnie nagrywa, więc jestem nagrywany z 2 perspektyw. Nagrywałam to. Taki kalendarz, patrzcie, jaki jest ładny. Ej, niesamowite. I to jest. I te wszystkie paczuszki się tak wiesz na tych choinkach. Na tych choinkach, te wszystkie paczki się wiesz na tej choince. Ej, oni się mają podobać. I on jest teraz. Super nic i zamiast 445, tylko 355 zł. Promocja. Więc promocja i biorę 2. Teraz wchodzimy do Sephory, bo tutaj też zawsze jest dużo kalendarzy. Są 2 opcje tutaj i tutaj jest taki mniejszy kalendarz i on jest za 189 zł. On jest 24-okienkowy i tutaj jest trochę pielęgnacji, trochę makijażu, więc jest taki pół na pół. A pokażę wam jeszcze tak, tutaj jest ten większy, on jest za, miał być za 699, ale jest teraz za 489,30, możecie zobaczyć. I tutaj jest też trochę pielęgnacji, ale tutaj już na przykład są perfumy chyba Paco Rabanne z tego co... Tak, tutaj są perfumy, tak, perfumy Paco Rabanne. I z takich ciekawszych rzeczy to wam pokażę, że Sephora wypuściła...
Co to jest? No wyszczególnione jakieś... To jest ten trzeci, to jest ten duży kalendarz za te 489, a faktycznie. I tutaj są te perfumy Paco Rabanne, o których mówiłem. No więc on wygląda tak, on jest otwierany i tam są te okienka, ale to jest hit. Bo to jest kalendarz poadwentowy, on jest od 26 grudnia do 31 i to jest taki między świętami a Sylwestrem i tutaj też są takie produkty, tu jest pilniczek, jest trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, więc takie idealne na międzyświąteczno a sylwestrowe zabawy. Pokażę wam też zawartość tego poświątecznego kalendarza i tak to wygląda. Tutaj jeszcze jest jeden kalendarz, który nam panie pokazały i ten kalendarz też jest taki bardziej ekskluzywny, bo on jest za 649 zł. Nawet wam go nie będę pokazywał, bo tam z tyłu nawet nie ma obrazków, ale tutaj już są też takie produkty i świeczki są droższe i tutaj są świeczki. I to jest ciekawe, to ten kalendarz jest od Anny Lewandowskiej, więc jeżeli ktoś z was na pewno może wejść na stronę, to sobie zobaczyć. Te kalendarze od Anny Lewandowskiej są w Seforze, więc jakbyście chcieli stacjonarnie, to na pewno je kupicie. Na pewno tutaj w Wrocławiu są, więc możecie zaglądać. Chciałem wejść do Empiku, ale byłem tutaj już i tutaj jest tak naprawdę tylko jeden kalendarz, a właściwie dwa. Jest to kalendarz z czekoladkami i kalendarz ze zsypanymi herbatkami, więc no nic ciekawego, ale jakbyście chcieli albo potrzebowali, no to możecie zaglądać. Chodzimy do Rossmana, bo słyszałem, że w Rossmanie jest dużo ciekawych kalendarzy, więc sprawdźmy to. Dobra, idziemy. Chodźmy. Kalendarze adwentowe zwykle w takich miejscach są wszystkie razem. Są tak skupione w jednym miejscu, żeby nie trzeba było chodzić po całym sklepie. To z jednej strony jest mądre, a z drugiej nie do końca, bo jakby były porozrzucane po różnych miejscach, to przy okazji ludzie wykupowali też inne rzeczy, bo wiesz, chodziliby po różnych półkach i a to mi się przyda, to mi się przyda. Jak są wszystkie w jednym miejscu, to się nuda. I w ogóle tutaj jest tak, patrz, to jest super. Tutaj jest paletka taka buchata z Grinchem. Moja koleżanka ostatnio się nią malowała, dotknij. Pasuje ci do swetra. Dotknij. No. Jest taka, wiesz, i to jest cała taka kolekcja grinchowa. Jakbym tylko sobie robił make-up, to nie miałbym poczuł, ale że nie maluję się na tym. Na Halloween się omalowałeś. Na Halloween, no tak, na Halloween to wiesz, ale raz w roku to nie będę kupował takich drogich kosmetyków. Chyba, że ktoś chciałby mi wysłać, to wiecie. Piszcie, ja mam na matematykę. Call me. Call me. Kalendarz TX. No, ale tutaj to nie jest chyba 24-okienkowy kalendarz. Nie wiem, ile on jest okienkowy, ale są dwa rodzaje z tego. Tutaj jest Only Bio kalendarz i on jest do włosów, tylko czy on jest... Nie, to jest 7 elementów, ale ten ma 12 elementów. Czyli są dwa, jest taki różowawy i jest też taki fioletowy i ten fioletowy ma 12 elementów. Taka kostka w zeszłym roku z Douglasa była. Taka kostka w Douglasie? Mhm. No to w tym roku jest taki z Omni Bio. Tutaj są... I ten jest jakiś ciężki, co to jest? To jest kalendarz adwentowy z modełkami. O, fajny, może sobie go kupię. Tak, i właśnie dlatego on jest taki ciężki, ale jest fajny. Jest też 24, więc te pewnie będą już z czekoladkami. A nie, patrzcie, nie, no ty, jestem zachwycony, patrzcie na to. Tutaj jest taka zakładka, albo to się chyba ma... A może sobie malować po prostu? Tak, i to są przybory szkolne z aut akurat. Super. To są z autami. Tutaj jest z księżniczkami, więc jakby ktoś wolał księżniczki. Dla dziewczynek i rachów przykupu. Tak, jakby ktoś wolał księżniczki albo auta, no to może sobie wybrać. To jest coś takiego jak pomidełka, ale to jest co? Z żelkami. Co? Serio? Serio, to jest z żelkami. I to jest chyba ta sama chyba firma, co to, tak, bo oni mają tutaj to samo oznaczenie. Powiem, że one są za 30 minut. A nie, dobra. Czyli to jest dokładnie, to są takie dziecięce kalendarze do malowania. Więc przypomnij, że jesteśmy w Rossmanie. Patrol, tak, w Rossmanie. Tak, jesteśmy w Rossmanie. Więc, a ten różowy po prawej stronie? Czekaj, bo chcę tylko jeszcze powiedzieć tak, że te mydełka są za 49,99, bo są teraz na wyprzedaży. A te z żelkami są za 29,99. No więc 30 zł za żelki i 50 zł za mydełka. Wydaje mi się, że za mydełka 50 zł to jest spoko. Jeżeli te mydełka, bo to są 24 mydełka i to jedno mydełko jest 30 gram. No to jest na... To nie jest na jedno użycie mydełko. Więc to jest spoko. Obok tutaj mamy... Ja tego nie otworzyłem, ale... No jakby otwarty jest tylko... Ale piękny. No jest taki bardzo dla osób, które lubią różowe rzeczy. Z tego co tutaj widzę, to są jakieś cienie, zestaw tatuaży na paznokcie, świąteczny tatuaż, jakieś masełko do ust, więc też taka trochę pielęgnacja. Trochę beauty. Trochę beauty, tak. A tutaj jest taki... Już bardziej... Kosmos.
kosmiczny. To są kule do kąpieli, słuchajcie, są kule do kąpieli. Serio? Tak, i one są nazwami planet są oznaczone, bo jest Słońce, Merkury. A weź planet, otwórz, bo tam było pokazane właśnie. Bardzo, tak. Zobacz, jakie planety. I możecie sobie tutaj wyciągać i są świetne. Kule do kąpieli. Mega super. I ten był na górze. Wiem, ale on kosztuje 69,90. Czyli pewnie ten jest. One są takie same, czyli pewnie ten też z bombami. Tu jest jeszcze taki. Szczotka gumki spinki, czyli to jest taka bardziej do włosów. Do włosów, tak, takie dodatki. Jest szczotka, takie spinki, z taki Mikołaj, więc jest mega super. Wow, mega super. A te bomby kosztują 60 zł. Więc, bomby, więc, kule do kąpieli. No co powiedziałem? Aha, bomby, no to mówisz. Bo to po angielsku, sorry. Więc. Tu jestem spoko, te kalendarze. W Rossmanie na razie był największy wybór tych kalendarzy, ale idziemy do następnego miejsca, bo na pewno jeszcze chcę się przejść do Tigera, do Action, chyba do Dealza, z tego co słyszałem, że jest spoko, więc chodźcie ze mną. Wyszliśmy i musimy teraz przejść przez tą mroczną pogodę, ale chcę wam tylko powiedzieć, niestety nie pojawia się w Ikei, a chciałem tam pojechać, ale no nie mam po prostu fizycznie czasu i możliwości, ale powiem wam, że jest kalendarz z Ikei. Nie wiem, ile razy już to powiedziałem, który kosztuje 30 zł. Są w nim czekoladki, ale najciekawsze jest to, że macie tam dwie karty podarunkowe. Z tego co kojarzę, ona chyba jest w Wigilię i w Mikołajki, o wartości 15 zł każda, co równa się z tym, że ten kalendarz macie jakby za darmo. I tak naprawdę macie nawet w gratisie czekoladki. Na pewno chciałbym jeszcze podejść do Sinseya. Jeden problem jest taki z tym Sinseyem, że nie wiem, czy te kalendarze będą dostępne stacjonarnie, bo ja patrzyłem na nie online, i są fajne te kalendarze, nawet jeszcze tam kilka sztuk było, więc jeżeli chcecie kupić, to polecam. No nie jest to jakaś super dobra jakość, no ale jak ktoś lubi taką biżuterię, bo one tam są chyba w większości biżuteryjne, są chyba trzy kolory, złoty, czerwony i srebrny. No to jeżeli lubicie biżuterię taką trochę świąteczną, bo tam są jakieś takie bransoletki z choinkami, jakieś kolczyki z bombkami i tak dalej, no to bardzo fajnie. No to są takie okazjonalne rzeczy, więc raczej na co dzień byście tego nie nosili, tylko właśnie w okresie świątecznym. Ale jeżeli lubicie, bo ja na pewno, znaczy, no nie mam dziurek w uszach, ale gdybym miał, no to pewnie bym się zdecydował i bym sobie kupił, bo ja lubię takie gadżety. No ale bransoletki, takie z choinkami, no to fajnie kupić sobie na taki czas świąt. Więc, no nie wiem, no zobaczę, czy będą stacjonarnie, jeżeli nie, no to na pewno jeszcze są online, więc chodźcie na stronę i patrzcie. A tak to idziemy do Tigera. Tam jest tak dużo ludzi, że pewnie będę się stresował nagrywać. No ale wchodzimy. Jest zawsze taka cisza, się zawsze tak stresuje. To jest miękkie. A, to jest marshmallow. Piankowy arkusz. No takie, wyobraźcie sobie takie. A ciekawe, czy w ogóle jest mój rozmiar, pewnie nie. I w ogóle to są jakieś same mikrorozmiary tych rzeczy, bo to jest maksymalnie 40. Jak ty masz wielką stopę, no, to się dzieci. No jak każdy mężczyzna. Niekoniecznie. No dobra, no może niekoniecznie, ale no dobra, są też mężczyźni, którzy mają 43. Albo 41. No tak. Chyba jesteś młodzi mężczyźni. Pytaliśmy się pana i nam powiedział, że są w tym takie kalendarze do własnego wykonania, że to są bardziej takie puste okienka. Patrzcie, to wygląda, ale jak to się otwiera, żeby tutaj włączyć rzeczy? A, może tu od dołu, dobra. Tutaj od dołu się to otwiera i można sobie włożyć jakby w te okienka rzeczy, to co byście chcieli. Takie drobiazgi, które możecie oczywiście kupić tutaj w Tigerze. Chciałbym zademonstrować, jak się otwiera te okienka, bo to naturalnie nie powinno być otwarte. Więc taki kalendarz 20 zł za sztukę, to całkiem spoko. Plus jeszcze oczywiście zawartość, no ale to już zależy od was. Możecie tam nie wpaleć nic. Taka niespodzianka, która tam z pudełko. Dobra, słuchajcie, podsumowując to wszystko, czuję się trochę jak Magda Gessler. Nie, tak naprawdę jest tutaj tylko to jedno pudełko kalendarz, który można wykonać samemu. Jest on za 20 zł, więc no zależy. Jeżeli ktoś lubi DIY-e i lubi jakby obdarywać ludzi prezentami, które są bardziej spersonalizowane i wie co tam włożyć, fajna opcja. Jeżeli ktoś szuka gotowego kalendarza, no to niestety Tiger w tym roku nie. Grzegorz wygląda teraz jak inspektor gadżet, zobaczcie. Ja na nagraniach chodzę tak, ale jak się nie nagrywa, to jest tak zimno, że to będzie naprawdę. No jest na minusie chyba, albo coś. Nie, jest chyba, nie jest chyba na minusie. Albo jest zero, jeden, jeden na albo stop, dwa, no. Coś takiego. Ale to jest jeden na minusie. Popatrzyłem i słuchajcie, ubrałem się dzisiaj naprawdę ciepło, bo mam, pokażmy moją stylizację.
Nie, naprawdę ubrałem... To jest zimno. Nie, mam sweter z wełny, on jest naturalny. Grinchowy. Pod spodem mam golf czarny, więc jakby góra jest dużo. Mam szalik, czapkę, mam rękawiczki. No ten płaszcz jest taki bardziej, bym powiedział, jesienny niż zimowy. Wiosenny. No tak, ale prawda jest też taka, że jakby za bardzo nie chodzimy po dworze, tylko raczej... W galeriach. Cały czas w galeriach, no i jedziemy teraz do drugiej galerii, no więc jakby wiedziałem, że nie będzie mi aż tak zimno. Ale jednak jest trochę zimno. Ubierajcie się ciepło. Opowiadałem wam o Sinseju i wejdę zobaczyć, czy są tutaj te kalendarze, to wam od razu je pokażę. Ale sprawdziłem też stronę internetową, ale tu jest ciemno. Sprawdziłem stronę internetową i jest ich 6 albo 7 tych kalendarzy. Więc pokażę wam, na pewno już widziałem jeden. Są, pokażę wam je. Ten kalendarz jest hitem. To jest kalendarz z figurkami dinozaurów. On jest super ekstra. Znaczy tu widzę już, że ktoś się pokusił o to, żeby je otworzyć. On jest za 32 zł. 32,99 dokładnie, ale jest bardzo fajny, bo to jest jak ktoś by się chciał bawić dinozaurami, to on jest super. Ten kalendarz jest hitem. On jest za 50 zł z tego, co ja pamiętam, co sprawdzałem w internecie. Sprawdźmy to razem. Czy jest 50 zł? Ja nie widzę. A, widzę. 49,99 to jest złoty. To jest ten, o którym wam mówiłem i on jest w trzech kolorach. Jest złoty. Tutaj jest czerwony, o tutaj jest czerwony, tutaj jest znowu złoty i tutaj jest srebrny. I one są wszystkie za 49,99 za 50 zł, więc one są fajne, dlatego że w nich jest biżuteria, więc jeżeli chcecie biżuterię i ona nie zawsze jest taka tematycznie świąteczna, więc jeżeli chcielibyście po prostu jakąś biżuterię, ona też nie jest jakiejś nie wiadomo jakiej jakości, więc jeżeli ktoś z was ma problem, że może nosić tylko naturalną biżuterię, no to raczej nie jest dla niego. To na pewno jest przy kolczykach, ale może tak być, że przy bransoletkach bądź łańcuszkach to raczej nie ma aż takiego dużego problemu, więc no te kalendarze są bardzo fajne. Nie wiem, który jest najfajniejszy. Wiem na pewno, że są youtuberzy, którzy otwierają te kalendarze i polecają, więc no na pewno polecam. Jeszcze raz wam to powiem, w Sinseju są właśnie te kalendarze stacjonarnie, przynajmniej tutaj we Wrocławiu, więc na ostatnią chwilę, żeby nie zamawiać z internetu, mega fajnie. I tutaj wam, patrzcie na to, pokażę wam to. Tutaj są takie ozdoby, patrzcie jakie choinki, więc jestem przekonany, że właśnie w tym, to są chyba kolczyki, tutaj są kolczyki, tutaj są jakieś bransoletki, łańcuszki i jestem przekonany, że właśnie w tych kalendarzach będą też... No, pięknie. I w tych kalendarzach na 100% właśnie będą takie zawieszki, więc... Czekaj, sprawdźmy ile kosztuje. I taka zawieszka kosztuje 10 zł, a za 50 zł macie cały kalendarz, czyli 24 różne zawieszki. Więc to jest mega spoko. Dlatego... no wow. Tak jestem tutaj, bo chcę wam pokazać. Z tyłu na tych kalendarzach są takie zdjęcia, więc możecie sobie od razu przejrzeć mniej więcej, co tam w środku jest. Więc ten złoty to jest taki... Ten złoty kalendarz to jest taki bardzo uniwersalny kalendarz. Jest tutaj też ten srebrny. Sprawdzę, co jest w tym srebrnym. To samo, tylko że w srebrze. Czyli złote to jest złote, tu jest srebrne. A ten czerwony kalendarz to on jest chyba bardziej świąteczny, tak jak właśnie, no tak jak myślałem. No właśnie, tutaj są zestawy pierścionki, jakieś łańcuszki takie stricte świąteczne, więc całkiem fajne. Kosztują 50 zł, to bardzo fajne takie dodatki. Znalazłem jeszcze w Sinseju taki i on jest do make-upu i do pielęgnacji za 80 zł. 79,90 i on jest troszkę mniejszy, ale też jest całkiem fajny. Wyszliśmy z tego Sinseja i powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę wszystkie, które były w internecie, są też stacjonarnie. Ceny są naprawdę bardzo przyzwoite, więc jeżeli szukacie na ostatnią chwilę, no to fajnie i opcja z tymi srebrem i złotem jest naprawdę bardzo fajna, bo ja wiem, że niektórzy nie lubią złota, niektórzy nie lubią srebra, więc po prostu sobie wybierają jeden kalendarz i mają tam wszystko w tych kolorach, które naprawdę lubią, więc no Sinsei bardzo pozytywnie, więc jeżeli szukacie takiego kalendarza za naprawdę przyzwoitą cenę, no to wpadajcie do Sinseja. Tak sobie myślałem ostatnio, że chciałbym chyba właśnie z żelkami, bo ja bardzo lubię żelki, więc może bym kupił sobie jakieś żelkami. Chyba wrócę potem z Rossmana. Czas na Action, czyli miejsce, które polecają wszyscy, jeżeli chodzi o kalendarze. To jest królestwo kalendarzy adwentowych za 75 zł. I tutaj jest co? To jest make-up. Tutaj jest sam make-up. Tutaj mamy 12 dni i to są, znowu chciałem powiedzieć, że bomby, ale to są kule do kąpieli. Za ile to jest? 95. Za 90...
Za 19,95 jest 12 kuli do kąpieli, no więc no to w sumie tak, no bo co dwa dni się kąpiesz, nikt się nie kąpie codziennie, więc idealnie. I tutaj jest jeszcze taki kalendarz za 35 zł, ale co w nim jest? 24 dni skin care and beauty, czyli też jakieś, czyli też, a o tutaj są te produkty, więc to też jakaś taka trochę beauty, trochę beauty. A tam jest Disney jeszcze, tu, o, Tutaj są księżniczki, ale czekaj, to jest księżniczki żelalki, czy... A nie, to są księżniczki, że kosmetyki z księżniczkami. No więc takie dla dziewczynek, dla chłopców, którzy lubią księżniczki. Opaska, nie, no to też w sumie spoko. Dobra, tutaj za 15,99 są takie, nie wiem, nazwałbym to słodycze po prostu, ale jakieś lizaki, takie, o, no każdy miał taki zegarek kiedyś, mentosy, żelki, więc... Ten jest też spoko. To jest chyba ten, o którym ja mówiłem, że chciałbym kupić jakiś żelkowy. To on jest spoko, no i ta cena też jest spoko. Więc ten jest git. No powiem wam, że ja w tym Action to już słyszałem o tym tyle od różnych ludzi na YouTubie, że może one się po prostu wszystkie wyprzedały. Ale jest tutaj kilka tych, co wam pokazałem i są nawet takie spoko. Więc zaglądajcie. A z tego co wiem, to coraz więcej Action jest w wielu miastach, więc na pewno macie blisko jakiś Action. Taka ciekawostka. Tutaj jest ten kalendarz, który był też w Rossmanie. I tutaj możecie sobie te przybory szkolne ogarnąć. Jest tańszy niż w Rossmanie. Reasumując, zależy wszystko od waszego budżetu. Jeżeli macie większe pieniądze, no to te kalendarze z Douglasa i z Sephory były naprawdę spoko. I to już, czy chcecie pielęgnację z Rituals, czy jakąś kolorówkę, no to... No ale to musicie już liczyć tak ponad 200 zł. Więc to naprawdę fajne. Jeżeli macie mniejszy budżet, no to uważam, że Sinsay tutaj w tym momencie wygrał wszystko. No bo za 50 zł macie kalendarz z 24 okienkami, w którym macie biżuterię, codziennie coś innego. Wybieracie sobie, czy chcecie złotą, srebrną czy świąteczną, bo to są trzy rodzaje kalendarzy. Do tego są jeszcze te kalendarze dla dzieci z dinozaurami, więc jeżeli macie młodszego brata albo siostrę, która interesuje się dinozaurami, no to idealnie. Muszę wam tylko jeszcze powiedzieć, że oczywiście nie pokazywałem wam tych wszystkich czekoladkowych kalendarzy, no bo to jest oczywiste, że one są wszędzie i w każdym sklepie są czekoladkowe kalendarze i tutaj jeszcze chcecie jakiś Kinder, Lindor czy coś, no to jest takie basic, że tego wam nie pokazywałem. Chciałem wam pokazać tylko te takie kalendarze bardziej szalone. Więc jeżeli wam się podobał odcinek, no to wiecie, subskrypcja, lajkujcie, komentujcie i zapraszam was też na moje wszystkie media społecznościowe. I jeszcze ostatnio myślałem o tym, żeby zrobić odcinek o swetrach świątecznych. Jeżeli jesteście zainteresowani takim odcinkiem, no to dawajcie znać, piszcie mi tutaj albo na moich innych mediach społecznościowych. Zrobię przegląd swetrów świątecznych i pokażę wam, gdzie można je kupić, no bo te swetry świąteczne to można nosić tak bliżej Wigilii, a już od... Teraz zaczynamy otwierać te okienka w kalendarzach, więc się spieszcie i kupujcie swoje wymarzone kalendarze. Dobra, ja teraz idę już do auta i powiem wam, że trochę się obawiam, bo chyba kupię aż dwa albo trzy nawet kalendarze. Na pewno chcę kupić ten z żelkami. Widziałem też z herbatkami, mówiłem wam o tym, że są z herbatkami. Że są kalendarze z herbatkami w Empiku i też chciałbym kupić chyba ten z kulami do kąpieli. Chociaż w sumie ten z mydełkami też był ciekawy, więc no muszę to przemyśleć, bo z drugiej strony ten z Rituals też mi się podobał. I on był taki 3D z tą... Na pewno kupię jakiś kalendarz i będę robił otwieranie go na Instagramie i na TikToku. Więc wow, jak zimno, więc wkładajcie. I jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.